Stanowisko radnych w sprawie odwodnienia toru na Smoczyku jest twarde. Klub Unia Leszno powinien partycypować w kosztach inwestycji na miejskim stadionie. Przypomnijmy, Ekstraliga Żużlowa 4 lata temu wprowadziła wymóg posiadania odwodnienia pod rygorem niedopuszczenia klubów, które temu nie sprostają, do startu w Ekstralidze w sezonie 2022. Od roku 2017 klub Unia Leszno wiedział o tym, że trzeba będzie odwodnienia terenu i zakup plandeki. I to są ogromne pieniądze, I teraz radni będą mieć problem, czy dać to na dzieci, czy to dać na odwodnienie toru żużlowego. Jestem trochę zdziwiona, bo pan przecież miał klub Unia Leszno, który jest klubem prywatnym, w którego wchodzą, proszę panią, tyle co wyczytałam w internecie, 6 akcjonariuszy i oni wiedzieli, że to trzeba dokonać do roku 2022, ponieważ nie spadniemy z grupy, jak to się mówi. Nigdy tak się żużlem nie interesowało. Stadion jest miejski, tak? Także tak, zgadza się. Unia Leszno swoją drogą, ale tak naprawdę to wy to macie na głowie i właściwie można w tym momencie zadać pytanie, czy postawicie się Ekstralidze żużlowej, czy nie. Pani radna, przepraszam, pani redaktor, już pani mówię. Troszeczkę więcej zaczęłam się interesować żużlem od strony finansowej, bo żużlem to się mój mąż interesuje, jak jadą, kibicuje, ale proszę, mieszkańcy może nie wiedzą, może teraz się dowiedzą, bo telewizja, Unia Leszno otrzymywała od telewizji za transmisję 2 miliony. Od roku 2022 do 2025 telewizja będzie wkładała w Unię Leszno, jeśli będzie w Ekstraklasie, 6 milionów. I tutaj widzę odnowienie tego toru. Miasto Leszno w związku z tym, że jest właścicielem tego obiektu, powinno podpisać umowę z klubem Unią Leszno, sfinansować tą pracę. Ona będzie prawdopodobnie kosztowała około 1 200 000, bo plandekę powinna kupić sama Unia Leszno, ale te pieniążki by wróciły do mieszkańców, a więc do mnie, do pani, do każdego mieszkańca z tych 6 milionów, które otrzyma Unia Leszno. I tu widzę rozwiązanie. Zrobić, pożyczyć, ale oddajcie to mieszkańcom, bo jeśli chodzi o stadion Unii Leszno, który jest własnością oczywiście naszą, my tam ogromne pieniądze przeznaczamy i wszelkie, jakiekolwiek były remonty, przeglądałam moje zapytania radnych z kilku lat, to ogromne pieniądze i zawsze miasto. Teraz trzeba się trochę radni postawić. Damy, właściwie pożyczymy, ale oddajcie z tych 6 milionów. To są ogromne pieniądze, które mogą nam oddać. Radny Przemysław Górzny z Koalicji Obywatelskiej także chce, by koszty poniósł klub. Ja osobiście, jeśli mam się wypowiedzieć na temat budowy odwodnienia liniowego, jestem przeciwny, żeby miasto w 100% budowało odwodnienie liniowe. Uważam, że to raczej klub żużlowy powinien partycypować w tej inwestycji. Tym bardziej, tak jak pani radna powiedziała, od przyszłego roku będzie obowiązywał rekordowy kontrakt telewizyjny oparty na kwotę 240 milionów złotych. On będzie obejmował przez 4 najbliższe lata. I uważam tak, że odwodnienie, jeśli ma powstać, powinno być wybudowane, ale mam nadzieję, że klub będzie chciał w tym wszystkim partycypować. Z drugiej strony mam też pytanie do pana prezydenta, bo pan prezydent kiedyś, zresztą została podjęta uchwała Rady Miejskiej, założył Stowarzyszenie Klubów Ekstraligi. Co na to pozostałe kluby Ekstraligi, bo wiem, że nie we wszystkich miastach takie odwodnienie jest. A kolejną sprawą to jest za chwilę, no krótki termin, kończy się sezon żużlowy. Trzeba by ogłosić przetarg, wiadomo, że takie prace raczej w okresie zimowym no nie powinny być prowadzone, a sezon żużlowy już się rozpoczyna wczesną wiosną. Nieco inne rozwiązanie zaproponował radny Michał Skrzypczak z PL 18. Stanowisko bym powiedział bardzo proste, jeśli chodzi o nieruchomości, już nie traktując tego jako, czy to jest klub, tu w jaki sposób to się tutaj odbywa. No jeżeli mamy obiekt i ten obiekt wynajmujemy i podnosimy wartość tego obiektu, że ktoś może lepiej na tym zarobić, no to powinniśmy czerpać z tego większy czynsz, prawda, od Unii Lesznej. To jest według mnie taka kwestia, przełożenie, bo trudno oczekiwać, żeby prywatny podmiot
no, chciał tak fajniej finansować, prawda, inwestycje miejskie, które w zasadzie no, nie wiadomo, czy za rok, czy za dwa, co się może wydarzyć. Więc według mnie powinniśmy iść zawsze taką drogą, jeżeli podnosimy wartość nieruchomości i ktoś może skorzystać na tym, ponieważ więcej może też zarobić. W związku z tym powinniśmy po prostu podnieść czynsz. Decyzje w sprawie źródeł finansowania budowy odwodnienia muszą zapaść jak najszybciej, żeby zdążyć z inwestycją do wczesnej wiosny przyszłego roku.